Cześć, witajcie w piątkowym wydaniu programu cyklicznego. Dzisiaj dla małej odmiany zrobimy sobie odcinek w pełni poświęcony wideo. No i zacznijmy sobie od tego, że ostatnio Netflix wrzucił na swoją platformę film Death Grip. I to jest produkcja taka stricte MTB. Trochę jest tam freeride'u, trochę takiej jazdy, można powiedzieć, jakieś tam trochę enduro ścieżkowe i tak dalej. W każdym bądź razie solidni zawodnicy downhillowi robią tam piękną robotę, dlatego jest naprawdę wysokiej jakości montaż. Tutaj należą się duże brawa. Tutaj sobie widzicie pewnie teraz trailer tego filmu. No jeżeli macie Netflixa, to naprawdę warto to zobaczyć, bo zdjęcia, muzyka i to, co się tam dzieje, jeśli chodzi o widoki, jest naprawdę niesamowite. Polecam obejrzeć. Także kilka dni temu, ale na innej platformie, na Red Bull TV, został wrzucony film. No to jest taki niedługi metraż, bo tam jest bodajże 26-27 minut. No i to jest ten film o Nino Schurterze i jego drodze po medal w Rio. No i ten film nazywa się Hunt for Glory. Bardzo fajne zrobione wideo, bo mamy tutaj dużo wypowiedzi mechaników, całej obsługi, a także rodziny Nino o tym, jak zaczynał karierę sportową. Dużo takich zakulisowych wstawek. No bardzo, bardzo fajne wideo. Polecam sobie to obejrzeć w jakiejś wolnej chwili czasu. Może nawet przed jutrzejszym Pucharem Świata. A skoro już jesteśmy przy Pucharze Świata, no to oczywiście jak przed każdymi ważnymi zawodami, Bartek Wawak zrobił swój objazd trasy z kamerą GoPro. No i jeśli chcecie sobie zobaczyć, jak wygląda trasa jutrzejszego Pucharu Świata, to warto sobie to wideo obejrzeć, bo widać tam wiele ciekawych elementów, a zawsze na takim objeździe trasy można zobaczyć trochę więcej niż na relacji z Red Bulla. No dlatego, że też nie wszędzie można postawić kamerę. To są moje trzy propozycje wideo na dzisiaj albo na jutro dla Was do obejrzenia. Może taki odcinek sobie w przyszłości jeszcze będziemy powtarzali. Ja postaram się dla Was jakieś filmy jeszcze wyszukać. No a na dzisiaj to już wszystko. Czekamy na jutro na emocje w Pucharze Świata. No i widzimy się po weekendzie, mam nadzieję, z jak najlepszymi wiadomościami. Do zobaczenia.